To był specyficzny dom, dlatego że moja prababka, ona była ortodoksyjnie przeciwniczką wszelkiego alkoholu. Ale do tego stopnia, że w dworze nie było w ogóle alkoholu. Aż tak? A słowa wódka nie wolno było nawet wymówić. Prababunia codziennie otwiera szafę, słychać jakiś brzdęk, 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 charakterystyczny ruch podniesionej ręki do góry i prababunia nazywało się, zamykała szafę, bo przestała brać leki. Uważałem, że nie ma co się wstydzić polskiej wódki. W Polsce się pije wódkę i je śledzia. I w tym momencie z prezydenta Miedwiediewa wyszła prawdziwa dusza rosyjska, odwrócił się do swojej żony i mówi: Swieta, wódkę dadzą!